Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach legnickie reakcje na ustawę o sądownictwie. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości jest zdaniem legnickich działaczy Komitetu Obrony Demokracji haniebny. Lokalni politycy KOD-u napisali list do posłów PiS z zapytaniem, czym się kierowali, podpisując się pod projektem. Działacze KOD w Legnicy są zdania, że posłowie PiS podpisali się pod projektem ustawy o Sądzie Najwyższym in blanco, czyli nie wiedząc, co podpisują. Inicjatorem pomysłu, by stworzyć list do posłów PiS, był Robert Oksiński. Ubrała go w słowa Radosława Janowska Las. Chcemy ich zapytać, co nimi kierowało, że coś takiego zrobili. Może przeczytam fragment tego listu. Podobnie do wielu projektów ustaw proponowanych przez państwa partię o jakże przewrotnej nazwie Prawo i Sprawiedliwość, także i ten został zgłoszony do procedowania nocą, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych i bez liczenia się ze zdaniem specjalistów ze środowisk prawniczych. Wraz z już uchwalonymi ustawami o Krajowej Radzie Sądowniczej oraz o ustroju sądów powszechnych, ta ustawa ma jeden prosty cel – obalenie obecnego ustroju państwa bez obalania Konstytucji RP. Czy autorzy listu liczą na odpowiedź? Szczerze, nie bardzo, ale nadzieja powinna umrzeć ostatnia, więc liczymy na to, że państwo posłowie Ewa Szymańska, Przemysław Czarnecki, Wojciech Murdzek i Jacek Świat jednak wykażą się odwagą i odpiszą nam na ten list. List podpisało w chwili obecnej blisko 750 osób. Działacze Komitetu Obrony Demokracji są pewni, że posłowie nie wiedzieli, co podpisują. Jak państwo śledzą uważnie, a staram się to robić, reakcja niektórych posłów była zaskakująca. Jeden z posłów czy dwóch posłów wycofało swój podpis, bo nie wiedziało, pod czym się podpisało i tak dalej. Więc myślę, że pani Ewa Szymańska też nie wiedziała, pod czym się podpisuje. I charakterystyczne jest to, że nie ma tam podpisu Firera, czy nie ma podpisu pana Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie PO skierowali 18 lipca do marszałka wniosek, by sprawę poddać referendum, by Polacy sami zdecydowali. Poza tym na 20 lipca zaplanowano protest przed Pałacem Prezydenckim. Blaszak na osiedlu Kopernika przestanie straszyć. Wybudowany w minionej epoce pawilon handlowy przy Heweliusza zyska nową elewację i ocieplenie. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest w trakcie rozstrzygania przetargu w tej sprawie oraz szuka źródeł finansowania. W planach jest również zadaszenie dziedzińca obiektu oraz fontanna na środku. Politycy opozycji w internecie publikują nazwiska tych parlamentarzystów PiS-u, którzy podpisali się pod projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Na liście figuruje również legnicka posłanka PiS Ewa Szymańska, która pisała w odpowiedzi, że jest dumna z ustawy. Politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej publikują na łamach internetu nazwiska posłów PiS, którzy złożyli podpisy pod projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Na liście znalazła się również legnicka posłanka Prawa i Sprawiedliwości Ewa Szymańska, o czym na Twitterze poinformował poseł PO Robert Kropiwnicki, pisząc: niestety jest również akcent legnicki w zamachu stanu w Polsce. Z kolei posłanka odpowiedziała na zarzut za pośrednictwem portalu Facebook. Jestem dumna z tego, że podpisałam projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Do wyboru szliśmy z programem przewidującym zmiany w sądownictwie. Realizujemy nasz program wyborczy. Posłanka udostępniła również grafikę zatytułowaną Lista Hańby Narodowej, którą opozycja wypuściła do sieci. Sprawa ustawy o sądownictwie od kilku dni polaryzuje społeczeństwo i wywołuje protesty opozycji i Komitetu Obrony Demokracji, co zauważyć można było również w Legnicy. Posłanka Ewa Szymańska jest jedynym posłem okręgu jeleniogórsko-legnickiego, który podpisał się pod projektem ustawy. Niedowierzanie, oburzenie, szok. Takie reakcje towarzyszą Polakom po wieczornym wystąpieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Jarosław Kaczyński nie przebiera w słowach. Legnicki działacz KOD-u Jacek Głąb jest zbulwersowany.
Po tym, jak poseł Platformy Borys Budka powiedział, że Lech Kaczyński rozumiał trójpodział władzy, na mównicę wkroczył Jarosław Kaczyński, wykrzykując słowa: wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego brata. Zniszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami, krzyczał prezes PiS. Są pewne momenty, w których granica przyzwoitości, smaku, honoru jest przekroczona o 1000 stopni. Ja myślę, że to jest prawdziwa twarz, to znaczy znając charakter działaczy PiS-u i elektoratu i wspierającego, często się z nimi spotykamy na manifestacjach, często się nas zaprasza, namawia do dialogu, natomiast z tamtą stroną nie da się dialogować. Tam jest tylko jeden wielki ryk, jeden wielki krzyk i wczoraj mieliśmy do czynienia z takim rykiem i krzykiem. Jak dodaje Jacek Głąb, gdyby na takie zachowanie pozwolił sobie ktokolwiek inny z partii opozycyjnych, reakcja marszałka Sejmu na pewno byłaby inna. Jest pewien regulamin Sejmu, który wymaga pewnego przestrzegania. On został wczoraj wielokrotnie przez posłów PiS-u złamany i jak widzę, łamany jest nadal, bo przed konferencją rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, rozpoczęło się znowu od awantury. Sytuację pozostawiamy naszym widzom do indywidualnej oceny. We wtorkowe popołudnie 17-latek próbował w jednym z marketów na terenie miasta ukraść karton wyładowany słodyczami i narzędziami. Sęk w tym, że w czasie ucieczki natknął się na policjanta legnickiej komendy, który akurat miał wolne i również wybrał się na zakupy. Sprawca wpadł w ręce funkcjonariusza, który dobrze go znał z wcześniejszych zdarzeń. Nastolatek był również poszukiwany do stawienia się w ośrodku wychowawczym. Za kradzież grozi mu utrata wolności oraz grzywna. Radny legnicki Jarosław Rabczenko wzorem zachodniej mody na billboardach zachęca do kontaktu ze sobą. Na plakatach udostępnił legniczanom swój numer telefonu, by mogli do niego dzwonić i porozmawiać. Dyżury radnych w legnickim magistracie mają miejsce w godzinach pracy urzędu. Nie każdy legniczanin może wówczas przyjść, by porozmawiać na jakiś istotny dla niego temat. Kontakt za pomocą internetu nie dla każdego jest też możliwy. Stąd pomysł, by udostępnić swoje dane teleadresowe na billboardach. Na początku lipca powiesiłem billboardy, na których jest podany zarówno mój numer telefonu, osobisty numer telefonu komórkowego, jak również adres e-mailowy i właśnie profil na Facebooku, gdzie każdy mieszkaniec może zadzwonić, podzielić się, zapytać o to, co go w mieście interesuje. Powiem tak, jestem też bardzo pozytywnie zaskoczony na odzew legniczan. Do tej pory dzwoniło bardzo wiele mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników miejskich instytucji, którzy, tak jak właśnie powiedziałem, mówią o tym, co ich boli, co ich cieszy, co chcieliby w mieście zmienić. Legniczanie mają różne sprawy do poruszenia. Są to czasami rzeczy, wydawałoby się na pozór błahe, jak przysłowiowa dziura w jezdni, niestrzeżony trawnik, bałagan przy śmietnikach, ale też takie, które mówią o konieczności usprawnienia funkcjonowania właśnie różnych instytucji, dzielą się jakby swoimi pomysłami, co zrobić, żeby to funkcjonowało lepiej. Jarosław Rabczenko pytany, czy billboardy i upublicznienie na nich swojego prywatnego numeru telefonu to przygotowanie do przyszłorocznych wyborów. Odpowiadał krótko: każdy radny pracuje na swój wynik 4 lata, a billboardy to usprawnienie kontaktu i możliwość realnego odpowiedzenia na potrzeby mieszkańców. To już wszystkie informacje na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.